Zaprezentuję Państwu w tym filmie wybór formatu numeracji faktur. Dając nowe konto dla klienta, należy ustalić, jak będą numerowane kolejne wystawiane przez niego faktury sprzedażowe. Do wyboru mamy cztery typy numeracji. W zakładce numeracja faktur i rachunków, numeracja miesięczna. Jest to kolejny numer faktury, numer miesiąca i rok. Każdy nowy miesiąc rozpoczyna numerację od jedynki. Numeracja roczna, kolejny numer faktury i rok. Numeracja roczna mieszana, kolejny numer faktury, numer miesiąca oraz rok. Kolejny numer faktury jest nadawany w sposób ciągły w całym roku. Oraz numeracja indywidualna, format dowolny. Jest to forma do samodzielnego wpisywania numeru faktury w programie. W ramach wyboru formatu należy określić początkowy numer faktury. W pozycji początkowy numer należy wpisać numer, jaki powinien nadać program pierwszy wystawiany za pomocą aplikacji fakturze. Zmiana formatu numeracji faktur możliwa jest w zakładce firmy, lista firm, klikamy ikonę edytuj w wierszu odpowiadającym wybranemu klientowi. W dolnej części formularza znajduje się formatka do zmiany bieżącego sposobu numeracji. Kiedy możliwa jest zmiana numeracji? W trosce o poprawność wystawianych faktur i zgodność z przepisami, aplikacja zakłada, że typ numeracji powinien być niezmienny w okresie roku kalendarzowego. Istnieją jednak przypadki, dla których w ciągu roku jest możliwość zmiany formatu numeracji. Jeżeli klient nie wystawił jeszcze żadnej faktury, możliwa dowolna zmiana formatu, bez względu na pierwszy wybór. Jeżeli klient wybrał numerację miesięczną i wystawiał faktury wyłącznie w obrębie jednego miesiąca kalendarzowego, możliwa zmiana numeracją roczną mieszaną lub indywidualną. Jeżeli klient wybrał numerację roczną mieszaną i wystawiał faktury wyłącznie w obrębie jednego miesiąca kalendarzowego, możliwa zmiana na numerację miesięczną lub indywidualną. Jeżeli klient wybrał numerację roczną lub indywidualną i wystawił już co najmniej jedną fakturę, nie można zmienić formatu numeracji w danym roku kalendarzowym.